Dzisiaj spotykamy się po takiej pewnej przerwie tych spotkań opłatkowych, przerwie spowodowanej COVID-em i teraz dopiero wspólnie z proboszczami naszych parafii, które są na terenie gminy, postanowiliśmy, że dzisiaj właśnie w uroczystość Trzech Króli spotkamy się w hali sportowej na tym takim dorocznym, noworocznym spotkaniu opłatkowym dla wspólnot parafialnych, parafii Kolembrody, Przegaliny, Komarówka Podlaska oraz dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj na terenie naszej gminy mieszkają, żyją, pracują, z nami po prostu są. To spotkanie to jest taka bardzo dobra okazja do tego, żeby przede wszystkim złożyć sobie życzenia. Te życzenia związane z tymi świętami Bożego Narodzenia, bo jesteśmy w okresie świąt Bożego Narodzenia, związane ze świętem Nowego Roku i z tym Nowym Rokiem. Każdy ma na progu Nowego Roku pewne nadzieje, pewne plany i życzymy, żeby te plany po prostu się chociaż w pewnym stopniu zrealizowały. Po to też jest to spotkanie, żeby kultywować tradycję. Tradycję chrześcijańską, katolicką i taką naszą polską, że właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia w różnych grupach, nie tylko w rodzinach, ale w tych grupach, gdzie pracujemy, gdzie działamy, gdzie się spotykamy, gromadzimy się, żeby podzielić się opłatkiem, żeby zaśpiewać kolędy. Także tutaj też jest taki ukłon w stronę tradycji. Z nami są i będą sporo dzieci ze szkoły podstawowej w Komarówce, z przedszkola samorządowego. Dzieci przedstawią dla nas jasełka, ale także wezmą udział w tym dzieleniu się opłatkiem, w śpiewaniu kolęd. To pokazuje, że potrafimy między pokoleniami przekazywać te, myślę, istotne wartości dla całej naszej kultury i tej kultury lokalnej, jak i tej kultury polskiej. To jest znamienne, bo tworzycie, panie wójcie, pan wspólnie z mieszkańcami, jedną wielką rodzinę mieszkańców gminy Komarówka Podlaska. Tak staramy się od dłuższego czasu robić. Ja o tym mówię dość często. Żeby zbudować wspólnotę, to nie tylko trzeba robić inwestycje, ale trzeba mnóstwo spotkań na rozmaitych płaszczyznach, i tych kulturalnych, i oświatowych, i tych tradycyjnych spotkań. Wtedy my się poznajemy, my znajdziemy ten wspólny mianownik, to co nas łączy, a łączy nas naprawdę ta tradycja, szczególnie kolędowania bożonarodzeniowego. Myślę, że większość mieszkańców i naszej gminy, i całej Polski jest akurat jak najbardziej w tym mocno, mocno przekonana do tych tradycji. Radio BIPR życzy panu wójtowi, na pana ręce, mieszkańcom gminy Komarówka Podlaska, dobrego nowego roku 2024, dużo zdrowia, no i spełnienia planu. Dziękuję bardzo za życzenia i również życzę wszelkiej pomyślności na ten nowy rok. Plany, jeżeli można jeszcze chwilę zająć, plany są dość ambitne na ten rok następny. Jeszcze w grudniu, 28 grudnia, Rada Gminy przyjęła budżet na rok następny, gdzie jest zapisane sporo inwestycji, na które mieszkańcy czekają. Tych inwestycji, które wykonamy sami jako samorząd naszej gminy, ale też tych inwestycji, które wykonamy wspólnie z powiatem radzyńskim. Tu myślę o budowie dróg, o budowie chodnika w miejscowości Derewiczna. Myślę też o inwestycjach na drodze wojewódzkiej dalszych, bo ona też jeszcze wymaga dalszych remontów. Także tutaj remonty szkoły naszej podstawowej, przygotowanie się do budowy przedszkola samorządowego, zakończenie wodociągowania. To wszystko może być zrealizowane, jeżeli, tak jak pan redaktor powiedział, będzie zdrowie, będą siły i będzie ta współpraca ze wszystkimi, którzy mogą współpracować dla dobra gminy. Myślę tu i o kapłanach, i o radnych, o sołtysach, kołach gospodyń, strażakach i wszystkich mieszkańcach, bo tylko dobra współpraca, ona daje ten efekt postaci i tej wspólnoty zbudowanej, o której mówiłem, ale też ten efekt postaci dobrze zrealizowanych inwestycji, czego i mieszkańcom, i sobie życzę. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Chciałem państwu życzyć tylko w tym nowym roku, który zaczął się nie wczoraj, a już jest tydzień. Zaraz będzie drugi, trzeci, piąty i następny Sylwester. Ale, proszę państwa, niech ten rok będzie wyjątkowy, szczęśliwy, zdrowy i radosny. I muszę państwu powiedzieć cytat z
fajnego filmu polskiego. Takiego wójta w Komarówce Podlaskiej jeszcze nie było. Jeszcze nie było. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Wam, Królowie, za podatki Wasze śliczne.
a za waszą miłość szczerą Dziecię Boże was nagrodzi i do swojej chwały przyjmie. Dziś się Bóg rodzi, dziś się Bóg rodzi.